No witam, prawda? Witam, prawda? A więc tuż przed wyprawą do jaskiń, śniadanko. Ja mam batona. A ja mam gekona. No, a ja sobie może jeszcze jakiegoś jednego ptaka bym tylko upolował, to będzie mięsko. Dawaj, kurwa, no z takim refleksem, stary, to nie wiem, czy ja długo tu przetrwam. No Boże, kanarek mi ucieka, nie? O, pióro wypuścił. O. Już będę go w locie ciachnę. Tu masz jeszcze mięso do zjedzenia. Dobra, jeszcze sobie zrobię parę strzał. Tak, nawiązując do naszej ostatniej rozmowy. No. Mogliby stworzyć mod do tej gry, w którym by takie faktycznie krwiożercze muminki, kurwa, polowały na ciebie. Krwiożercze muminki. Nie no, wiesz, ja już widziałem, takie mody się robi cały czas w zasadzie, nie? Że po prostu podmieniasz skiny i dźwięki. No, że nawet nie skiny, ale cały model by trzeba było tak, no. W tym wypadku, ale... Tu mu się szama robi. Ale widziałem już, że CJ z GTA San Andreas był stary, no... W paru innych grach już był. Nie pamiętam, w Skyrimie chyba był. Ja widziałem, że w Skyrima ktoś smoka podmienił na ten... Na tę lokomotywę Tomek, nie? No, widziałem to, ale przesada. Przesada. Taka abstrakcja, że chuj. No, za grubo bym powiedział, no. Nawet. Taka bzdura po prostu. Jest tylko jeden problem jeszcze, nie? Że ja nie mam życia praktycznie, nie wiem dlaczego, cały czas. I nie mam leczenia, nie wiem jak ty. Nie mam, nie chce mi się, kurde, życie uzupełnić. Dzięki. Proszę bardzo. Dobra. To jeszcze zapisik ostatni. I schodzimy na akcję. Bo teraz już jesteśmy gotowi do wymarszu. Jak to jest, że zawsze ty schodzisz pierwszy i po chwili mnie wyprzedzasz? Nie wiem. Właśnie nie wiem tego też. Chyba dlatego, że ja patrzę na ten pasek staminy, jak on schodzi. I robię, żeby on nie spadł do końca. Będziesz miał flarę w ręce? Nie. Kurde, ja też. Stoją, nie? Ale plecami jeden stoi, nie widzimy chyba. Pięknie, kurwa, zabiłeś go od razu. Dostał, kurde, ale... Myślałem, że w szyję dostał, nie? Do światła. No, myślałem, że Heda dostanie. Dobry. Musimy te strzały próbować oszczędzać jakoś. Jeszcze 6. Tam parę jeszcze pewnie leży w nim. To ja wezmę se.
Ty może najpierw po ten zegarek. Nie, bez sensu, kurwa, bo tam, wiesz, będziemy tracić czas tam, gdzie jest łatwo. Musimy iść i poradzić sobie z tym, co jest trudne, nie? A no, no najpierw załatwimy sprawę, Ruski. To dobra, to ja wyciągnę Mołtowa, bo to będzie... Ja już wyciągnę to. Ale są... O, jest dobra. Tak. Kurwa, zabił mnie. Podpalaj szybciej, kurwa. Kurwa, zgasł światło, nie. No cóż, nie powiodła się ta próba. Czekaj, jeszcze żyje. Tak, a mnie już zezarły, ty. Ciebie zabił do końca. Tak. Ty, my możemy się wycofywać, kurde, do tyłu cały czas. Zabiłem go. Zabiłeś go? Chyba tak. Nie, żyje. Odbiło mu się od czaszki Flara. Ale teraz już i tak, jak ten, to możesz tylko zresetować, to cię na górze cię... Zabiłem go. I teraz tak. Dobra, ja też wyciągnę dynamit, chuj. To ty wyciągnij dynamit, a ja oświetlę drogę. Dobra. Tylko nie wiem, jak on wybucha też, nie? Bo on się nie rozbija. Wiesz, jak Mołotow. Trzeba mu pod nogi rzucić, kurde, i niech wybuchnie, niech zdąży. Najlepiej jakby tam stał właśnie, ja bym teraz rzucił, kurde. Są tam, czekaj, dobra, ja podpalam. O kurwa. Ja pierdolę. Nie wiem, żyję. Znaczy wszyscy żyjemy, żyją. Boże, plecy, tu jest. Zabiłeś go? Żyje jeszcze. Ale wycofał. Mnie wyjebało na plecy, nie? O, dostałem od niego. Kurwa, nic nie widzę. Weź, kurwa, flarę ogarnij, jak możesz, bo ja tu też nic nie widzę, mam podpalony koktajl. Za mną! Kurwa, no zaczęła ją podpalić, ja pierdzielę. Jak ja rzuciłem dynamit... No ginżesz. To mnie na plecy wyjebało. Nie wiem, czy on tam... Widziałem. Pewnie coś dostał.
Oh fuck. Oh shit, palisz się. Zdech. Yes. Mi się pali koktajl, to od razu możesz farkę tam puścić na nich? Od razu im rzucę. Mam jedną. Spoko, to ja później będę rzucał. Gdzieś tu są na pewno. Czekaj, ja ich tu zluruję. Odczyt sferę. O ja pierdolę, jaki on jest szybki. Jezu. Oba od razu tu są. Ty. Ła. Kurwa, powalił mnie. Uciekaj na razie może. Zapal sobie światło i załatwisz wtedy na pewno sam. Podnoszę. O. Dzięki. Zabiłeś ich? Jednego. Weź podpal flarę, bo tu zaraz się skończy światło. O, właśnie. Zajebiście. Podpalaj ją szybciej. Kurde. Chodźmy tam z powrotem, bo no, skroimy ich. Jakieś strzały. Jest, przyszedł. Idzie, idzie. Podpalam. Tu jest nasze pole bitwy teraz. Idzie! Kurwa! Ja żyję jeszcze, ale... mocno. Jak wyskoczył na mnie. Coś tam dostał. Rzucam flarę. Jest tu. On tak wyskakuje z tego cienia, kurde. O! Teraz nas nie powinien zaskoczyć. Co? Nie żyje. Dobra. No to jeszcze. Mamy jeszcze światło? No ja będę teraz flarami chodził. Jesteśmy tu. Na razie może spróbuję nie rzucić, chociaż to nie... muszę. Znaczy. Można kopnąć trochę tą flarę, kurwa. Szkoda tyle flar, nie? Można mieć. A dlaczego na przykład nie możesz jej podnieść i rzucić dalej? Czy to jest bez sensu? No. To też. Okej. Okay. No. Kończy się światło. Jeszcze jedno. No i kurwa, tu nic nie ma. Tam dalej coś będzie na pewno. No i nie ma światła. Tu się na dół schodzi. No nie gadaj, że jeszcze na to. Rozejrzyjmy się tutaj, czy nie ma flary jakiejś może. Czy zaraz nam się skończą flary i my tu utkniemy, kurwa, w ciemności. No.
Ty no, ale teraz moglibyśmy ma wyjść i zapisać to. No to może on się tak chyba nie pojawił. Czekaj, wyciągam. Pochodnie. Dobra, będę szedł pierwszy, bo i tak nie mam życia. No, chyba źle idziemy. Co to za flaki? A nie, dobrze. Już sam nie wiem, czy dobrze idziemy teraz. Ty, tu nas nie było jeszcze. Nie wiem, to chyba nic nie widzę. Ty, rozjebałem tu. Dobra. Wziąłem jakąś statuetkę Jezusa, ty. Ty, ja też. I myślałem, że mogę coś z nią zrobić przez chwilę, bo tak długo ją trzymał. Tutaj jest pułapka. Ty! No nie, nie, sorry. Przez chwilę miałem wrażenie, że już tu kiedyś byliśmy. No co jest tą... pochodnią w kurde. Myślałem, że to jest połączona jaskinia, ale to w ogóle nie poszliśmy nie tam, gdzie mieliśmy iść. Teraz. Tam jest woda. Nie, lepiej nie. Na razie przynajmniej. Mi się wydaje. Nie wiem, kurwa. To przejebane, bo tu kurwa nic nie widać w tej ciemności, nie? No. Dzisiaj żeśmy polaźli w ogóle nie tam, gdzie mieliśmy iść. Pamiętasz te zęby? To nie jest czasami takie przejście, kurde, jak w tej jaskini, co my byliśmy? Na po co nas zabili? Nie wiem. Chuj tych zębów było. Wiem, że wtedy zeszliśmy już w jaskini będąc, zeszliśmy po linie i tam nas zabili. Ty, tu jakieś głowy leżą. O. No jest obóz, czaszka. Tu jest figurka Jezusa i dziura narysowana. Flara. Nie, dynamit znalazł. GPS fajnie by było znaleźć. I tu jest przejście przez szparę, człowieku. I coś mi się wydaje, że my tutaj byliśmy. No pewnie. Chyba. Tak czy jak, to jest inne wejście i tu są dynamity. To jest... Ty, patrz. O kurwa. To jest po prostu inne wejście. Okej. Dobra, to chodź za mną, wiem jak stąd wyjść chyba. No dawaj. Może jeszcze nie mogę, ale dobrze wiedzieć, że tu dynamity są. No. A po co ten krzyż w ogóle? Na schiska. Ach.
Ale Teraz. mocny ten mutant, on dostał ze 3 dynamity ode mnie. No ode mnie dostał dynamit przecież. No, jeszcze dostał ze 2 koktajle ode mnie. No to trochę za grubo. I teraz idziemy tam, żeby zapisać, nie? Tak. Na zewnątrz. Musimy iść tędy chyba. Żeśmy sobie zawinęli. To się idzie tu. Jakoś. Są trupy. Czyli w dobrą stronę idziemy. Dobra akcja. No, przede wszystkim udana. No. O, git. Dobra, wpierdzielam się. Jakie przygody czekają nas w następnym odcinku? Przekonamy się już wkrótce. Trzymajcie się.